uprzejmie informuję, że wojskowie spełnili na pewno wszystkie procedury. No, mamy problem w państwie z naszą przestrzenią powietrzną. Jest ona, okazuje się, nieszczelna w ogóle. Czy służby nie wiedzą, co się w Polsce dzieje, jeżeli chodzi o dron? No jak widać, nie wiedzą. No jeżeli dron wielkości szybowca sobie lata bezkarnie w naszej przestrzeni powietrznej, to dla mnie jest to, wie pani, skandal. Nawet większy niż ta rakieta, która przyleciała od Rosjan. Państwa gościem niezawodny generał Waldemar Skrzypczak, były dowódca wojsk lądowych. Dzień dobry, panie generał. Dzień dobry panu. Dzień dobry pani, przepraszam. Dzień dobry państwu, przepraszam. Panie, nie ma za co. Panie generale, jak bardzo niebezpieczna jest sytuacja, z którą w tej chwili mamy do czynienia? Mam na myśli relacje i wypowiedzi ministra obrony narodowej w kontekście oceny polskich generałów i, jak twierdzi opozycja, ataku na mundurowych. Po pierwsze, bardzo bym przekonywał wszystkich do tego, żeby temat zamknąć, przykryć kurtyną i nie dyskutować tego, co się chce dyskutować publicznie. I nie wyciągać tego, wszystko to, co się dzieje w relacjach między Ministerstwem Obrony Narodowej a generałami, na scenę polityczną i do mediów, bo uważam, że to nie służy nikomu, ani politykom, ani wojskowym. To sprawa pierwsza. Druga sprawa, uważam, że wszelkie dyskusje o jakichkolwiek dymisjach są absolutnie przedwczesne, bo z tego, co wiem, to jeszcze prokurator nie zakończył śledztwa, a zatem nie ma argumentów żadna ze stron do tego, żeby podjąć jakiekolwiek decyzje personalne i wydaje mi się, że ten komunikat BBN sprzed kilku dni jest komunikatem skierowanym do wszystkich, żeby poczekać, żeby się uspokoić, żeby wyciszyć atmosferę, nie robić szumu wokół tego, bo ten szum nie służy armii i politykom, nie służy naszemu społeczeństwu i poczucie naszego bezpieczeństwa, które ma nas zagwarantować MON, a służy naszym wrogom. Panie generale, ja absolutnie nie chciałabym podawać w wątpliwość tego, co pan mówi. Ja nie mam takiej wiedzy na ten temat jak pan i takiego doświadczenia, natomiast zaryzykuję. Znaczy, wydaje mi się, że najbardziej jednak ryzykownie na nasze bezpieczeństwo wpływa fakt, że przedarła się do nas rosyjska rakieta w grudniu, a my dowiedzieliśmy się o tym pod koniec kwietnia. Znaczy, to jest niebezpieczne, bo szczerze mówiąc, ta żenująca rozmowa między ministrem, a właściwie od ministra w stronę armii, to jest jedna sprawa, ale powinny nas interesować fakty. Znaczy, fakty są takie, że po pierwsze ta rakieta się przedarła, po drugie nikt o niej nie wiedział, po trzecie ktoś zaniechał jej szukania. To jest niebezpieczne. Zgoda. Pomijamy to, co się dzieje na scenie politycznej i w tym sporze między wojskowymi a politykami, bo proszę pamiętać, że reguła wśród polityków jest jedna. Zawsze są winni wojskowi. I to nie dotyczy tylko tej opcji politycznej. Przypomina pan sobie, panie generale, taką sytuację, że wychodzi polityk sobie. I wyszedł polityk i powiedział, winny jest pan generał Waldemar Skrzypczak? Tak jest. Tak co jest. To była za sytuacja? Nargal Kel. I później sprawa kapitana Brodzińskiego, kiedy mnie oskarżono, że ja dokonuję ataku na cywilną kontrolę nad armię, a ja wtedy stanę w obronie żołnierzy i w obronie tego, co się żołnierzom należało na misję w Iraku czy w Afganistanie. Tak. To jest historia. Natomiast uważam, że nie powinno być żadnej dyskusji ataków polityków na armię, bo tego się trzeba wyzbyć. To było zawsze domeną polityków i oni uważali, że jeżeli cokolwiek się wydarzyło... Takie zrzucanie odpowiedzialności z siebie. Dokładnie tak, dokładnie tak, zrzucanie odpowiedzialności z siebie. Pyta pani o techniczne sprawy związane z tą rakietą, która się przedarła. Uważam, że ta rakieta nie była zamierzoną, była to rakieta, która wśród tych kilkuset rakiet, które leciały na Ukrainę, urwała się spod kontroli rosyjskiej i wyleciała poza strefę Ukrainy, wyleciała na teren Polski. Tym bardziej, że o tej rakiecie powiadomione zostały nasze służby, które odpowiadają za obrony przestrzeni powietrznej. Mnie zastanawia jedna rzecz, że nikt nie podjął żadnej decyzji do tego, żeby podjąć wysiłek, żeby tę rakietę zniszczyć w czasie lotu. A może próbowano, tylko się nie udało. To znaczy, wie pani co, moim zdaniem chyba nie, bo przewodowo nauczyło nas jednej rzeczy, że powinniśmy dokonać manewru tymi środkami, którymi dysponujemy dzisiaj, środkami obrony przeciwlotniczej, chociażby tego krótkiego zasięgu, które moim zdaniem mają zdolności do tego, przynajmniej w części, żeby podjąć taki wysiłek, żeby tą rakietę strącić. I jest jedna rzecz zasadnicza, niedokonana manewru tymi środkami do poprzewodowej, bliżej granicy, żeby zrobić strefę bezpieczeństwa, taką, która byłaby w zasięgu naszych środków, tymi, którymi dysponujemy. Nie dano tym ludziom, którzy mogliby to zrobić, podjąć decyzję, kompetencji do tego, że mogliby ją podjąć. I tu nie chodzi o to, że... Kto podejmuje taką decyzję ze strzelami? Właśnie. Wie pani co? Czyli na jakim to jest poziomie? Kompetencje decyzji? Powinien mieć dowódca dywizjonu, maksymalnie dowódca brygady obrony powietrznej, który wie, że jeżeli z tamtej strony leci cokolwiek na
na Polskę musi być zniszczony w powietrzu. Nie można czekać na reakcję Warszawy, bo jeżeli miałaby być to zgoda Warszawy, to w takim razie, dokładnie tak, to jest kilkanaście sekund, może parę minut. Natomiast chodzi o to, żeby te kompetencje zdecydować na dowódcę dywizjonu, który ma strefę odpowiedzialności, ma swój sektor ognia, prowadzi obserwacje, prowadzi rozpoznanie, otrzymał informację, że leci. Samoloty zostały poderwane, para dyżurna, która nie stwierdziła obiektu, ale on go widział. Czyli miał czas na wykonanie, na zareagowanie, ale pewnie nie miał kompetencji, a może i dlatego też, że nie dokonano manewru środkami obrony powietrznej, które mogłyby przynajmniej w części, podkreślam, w części zrekompensować nasze zdolności. Panie generale, ja zrozumiałam bardzo dokładnie pana apel na początku naszego spotkania o to, żeby nie podbijać piłeczki, natomiast no, tu wydarzyło się już kilka kwestii wymagających skomentowania, bo one po prostu już się wydarzyły. Więc zapytam pana o jedną rzecz. Czy pan uwierzył ministrowi obrony narodowej Mariuszowi Błaszczakowi, który powiedział, że to pan generał Piotrowski nie dopełnił obowiązków? Czy uważa pan, że to jest w ogóle możliwe, że generał broni przy tak, jak się domyślam, szczegółowych procedurach tych procedur nie wypełnia, szczególnie po tym, co się wydarzyło w przewodowie. Wtedy procedury zadziałały, no więc miały nie zadziałać teraz? Pana pani uprzejmie informuje, że wojskowie spełnili na pewno wszystkie procedury. Czyli jest pan pewny, że wojskowie spełnili procedury? Nigdy nie było inaczej. Ja nie znam przypadku z mojej wieloletniej praktyki dowodzenia, żeby wojskowi nie dopełnili jakichkolwiek procedur, jeżeli chodzi o składanie meldunków, co potwierdził między innymi szef sztabu generalnego. Dlatego też nie chcę na tym dyskutować, bo nie chcę nakręcać tej atmosfery. Tak. Natomiast chodzi o jedną rzecz. Uważam, że pewne decyzje, które między innymi odnosiły się do sytuacji generała Piotrowskiego, były przedwczesne. Jakiekolwiek dyskusje o dymisji. Po pierwsze dlatego, że się zakończyło śledztwo, a po drugie, że moim zdaniem, z całym stosunkiem dla pana ministra Błaszczaka, który odbudowuje polskie siły zbrojne, chcę zwrócić uwagę na to, że by nie słuchać podpowiadaczy, doradców, którzy nie mają kompetencji, a szczególnie kompetencji w komunikacji w sytuacjach kryzysowych. Bo tu jest sytuacja kryzysowa, która dotyczy naszego bezpieczeństwa, o której się nie powinno publicznie mówić. Nie powinno się ministra wysyłać z taką informacją, że trzeba zdymisjonować generała Piotrowskiego. I jestem przekonany, że to zrobili doradcy, którzy generalnie nie mają kompetencji do komunikacji w sytuacjach kryzysowych. Okej, dobrze, panie generale, ale czy stanowiska ministra obrony narodowej nie powinien mieć ktoś, kto jednak te kompetencje ma? Szczególnie w sytuacji, kiedy jesteśmy, w jakiej jesteśmy, czyli że za naszą wschodnią granicą trwa wojna. Ja rozumiem, że nie każdy minister musi być wykształcony dokładnie w tym kierunku. Nie każdy minister zdrowia musi być lekarzem, nie każdy minister obrony narodowej musi być wojskowym. Tylko pytanie, czy sytuacja nie jest jednak nadzwyczajna? To znaczy, powiem tak, nie trzeba szukać od razu rozwiązania, że minister ma być wojskowy, ale dobrze by było, żeby w otoczeniu ministra byli kompetentni wojskowi. No właśnie. Kompetentni wojskowi, nie ludzie, którzy nie mają pojęcia w ogóle o wojsku, którzy są opowiadaczami wygodnymi dla ministra. Wie pani co, to jest sytuacja za poważna, żeby lekceważyć bezpieczeństwo Polski i nie wolno dawać kompetencji do podpowiadania ludziom, którzy tych kompetencji nie mają. Panie ministrze, a jak pan, panie generale, jak pan sobie wyobraża teraz współpracę ministra z generałem Piotrowskim po tym wszystkim, co się wydarzyło? Uważam, że... Czy ona jest możliwa w ogóle według pana? Moim zdaniem nie ma wyjścia. Po pierwsze, nie będzie zmian na scenie politycznej, nie będzie dymisji ministra. Moim zdaniem pan prezydent zajął dobre stanowisko, pozytywne stanowisko, dał wyraźny sygnał, że nie czas teraz na jakieś roszady w wojsku, pozbywania stanowisk dowódców wojskowych. W obliczu tego zagrożenia minister obrony narodowej jest... ma cywilną kontrolę nad armią, niech ją wykorzystuje w sposób właściwy, ma kompetencje i niech minister, moim zdaniem, zalecam ministrowi wielką rozwagę w tych decyzjach personalnych, aby skupił się na miejscu ministra na budowaniu bezpieczeństwa, a nie budowaniu atmosfery zamieszania. A na miejscu generała, jeżeli miałby pan kontynuować tę misję, jeśli jego uczciwość, kompetencje i wywiązywanie się z obowiązków zostały przez ministra ocenione negatywnie publicznie, znaczy to uważa pan, że generał Piotrowski ma teraz przestrzeń do tego, żeby pracować w dalszym ciągu tak jak pracował? Czy generał Piotrowski jest to dobry żołnierz, jest to liniowy żołnierz, doświadczony żołnierz, zna swoje miejsce w szyku i wie, co do niego należy. Uważam, że do tej pory kierował dobrze swoją strukturę organizacyjną, dowództwem operacyjnym i trzeba mu zaufać dalej, niech to powiedzieć to pewnie obowiązku dalej. Czy uważa pan, że to się da? Tutaj się da, moim zdaniem musi być wola z obu stron, znaczy
inaczej powiem, wolę ze strony ministra, bo nie. Jeżeli chodzi o wojsko, tu nie ma woli. To jest wykonanie rozkazów i nie tak. ma dyskusji. Musi być wola pana ministra, żeby atmosferę wyciszyć i żeby budować te zdolności wspólnie i żeby ten potencjał tkwiący w generale Piotrowskim i w jego sztabie dobrze wykorzystywać w interesie państwa polskiego. Mówi pan wola ministra, a wola zwierzchnika sił zbrojnych. Pan wspomniał, że prezydent Andrzej Duda w jakiś jednoznaczny sposób się wypowiedział. Nie mam takiego wrażenia, żeby on się jednoznacznie w tej sprawie wypowiedział. On właściwie powiedział, że się nic nie stało, na szczęście, że nic nie wybuchło, więc właściwie sprawa jest załatwiona. A po drugie, no, pojechał po prostu na poligon później, ale nie było konkretnego wystąpienia, konkretnego przedstawienia sytuacji, czy też, no, nic nie wiemy o jego spotkaniu z ministrem obrony narodowej i wyciągnięciu jakichś wspólnych decyzji w tej sprawie. Dlatego też chyba czekamy wszyscy na wynik śledztwa tego, który prowadzi prokuratura i pewnie czeka na wyniki tego śledztwa premier, wicepremier pan Błaszczak, prezydent również czekają, ale mi się wydaje, że jest to czas na to, żeby ta Ta sugestia padła, tak? I ona tak, jest ostateczna. Wydaje się, że pan prezydent zajął jedno stanowisko. Powtarzam, nam w tej chwili jakakolwiek burza polityczno-wojskowa jest niepotrzebna, bo nie czas na to. No, na Kremlu zacierają ręce zapewne, zacierają ręce, słyszą to wszystko, co dlatego się dzieje. Ja powiedziałem przy pierwszym swoim wystąpieniu, mówię, panowie, cisza. Cisza, uspokoić atmosferę. Nie wolno dawać pożywki naszym przeciwnikom. A w związku z tym wszyscy powinni się skupić na tym, żeby rozstrzygać sprawy bezpieczeństwa, budowy obrony powietrznej, żeby takich zdarzeń więcej miały miejsce. Zresztą pan generał Piotrowski właśnie w tym swoim nagraniu dokładnie o to samo zaapelował. O ciszę, o spokój i o brak burzy medialnej. Dobrze, idziemy dalej, panie generale. Rakieta to jest jedno, ale mamy balon z nad Białorusi. Pan się uśmiecha, ja się nie dziwię, bo to jest po prostu śmiech przez łzy, ale no mamy balon. Tego balonu szuka cała Polska, ponieważ poszedł nawet alert z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, że jeżeli ktoś z państwa na ogródku między bratkami a tulipanami znajdzie jakiś fragment czegoś, to trzeba dzwonić na policję, bo być może to jest to. No więc oczywiście rozdzwoniły się telefony. Okazało się, że wszystko, co jest na tych ogródkach znajdowane, no to nie jest ten balon, o który nam chodzi. Jak to jest możliwe, panie generale? Czyli pani, to jest dla mnie nieprawdopodobne, że wszyscy widzieli ten balon i widziały go służby, widziały go radary i nagle ten balon przepadł. I pani, co w interesie naszym, Polski, to jest to, żebyśmy ten balon znaleźli. Bo jeżeli my go nie znajdziemy, to poziom spekulacji, co się stało z tym balonem, będzie wielki. Dam pani najgorszy scenariusz, czarny. Że ten balon wylądował tam, gdzie miał wylądować i przyjęli go ci ludzie, którzy tu na niego czekali. To znaczy? A to znaczy, że my wiemy o tym, że w Polsce jest agentura rosyjska i ona jest mocno rozbudowana, o tym wszyscy wiedzą. I możemy sobie szukać wiatru w polu teraz. I kto wie, jak to się stało. Ja mówię tu, bo to mógł być meteorologiczny, który spadł. Mógł to być balon każdy inny, który w zasadzie rozpłynął się w powietrzu. A dodam jeszcze jedną rzecz, że balony często obserwacyjne mają tak zwane elementy samodestrukcji. Że jak zejdzie poniżej poziomu 100 metrów, tak. Następuje eksplozja wszystkich urządzeń, zlikwidowany no, śladu, rozumiem, że jakieś śladu nie ma. A nie ma w ogóle drobiazgi są, okay. Drobiazgi są, które w zasadzie gdzieś tam się rozsiewają. Na tak. dużej przestrzeni trudno zidentyfikować te drobiazgi. Dla mnie najgorszy to jest to, co powiedziałem. Po pierwsze, znajdźmy ten balon, bo jeżeli go nie znajdziemy, to poziom spekulacji i zamieszania będzie tak duży, że pokaże słabość systemu. Po pierwsze, systemu obrony powietrznej i systemu służb, bo jeżeli służby nie są w stanie panować nad tym, co się dzieje na ziemi, a może nad agentami też, to znaczy, że się twierdzę, że balon ktoś przejął, bo coś ten balon miał w sobie takiego, co mogło być istotnego do na naszego przeciwnika. No dobrze. Przestrzegam przed tym i dlatego też twierdzę, że w interesie państwa polskiego jest znalezienie tego balonu. Niektórzy już się śmieją, że może jak premier zaproponuje talon na balon, to on się po prostu znajdzie. Już do takiego poziomu absurdu doszliśmy, panie ale generale. To dotyczy naszego bezpieczeństwa. No właśnie. I to jest najsmutniejsze w tym wszystkim. I to nie jest całość, bo przecież jak już się dowiedzieliśmy o balonie, to potem się dowiedzieliśmy o dronie. Tym razem na lotnisku Chopina. Dronie wielkości szybowca. To jest, też nie wiadomo, czy, pani, skąd, jak. Pani redaktor, to jest nieprawdopodobne. Po pierwsze, my mamy w Polsce kontrolę nad producentami dronów i wiemy, kto drony jakie robi. I dość jasne przepisy. I komu to sprzedaje. Dokładnie tego, tak. Jak można je dokładnie tak. wypuszczać. A że lotnisko jest zmonitorowane. Każde lotnisko ma radary obserwacyjne, ma możliwość prowadzenia pełnego monitoringu przestrzeni powietrznej radarowo i zoomowo, czyli że można wszystko zlokalizować. Po pierwsze, na radarach z jakiego kierunku ten dron przyleciał. Drugie, na monitoringach wszędzie powinien być obrazy tego drona, gdzie ten dron mniej więcej z jakiego kierunku przyleciał, co zrobił i gdzie odleciał.
I po trzecie, to jest sprawa nie tylko służb ratowniczych, ale i służby. Czy służby nie wiedzą, co się w Polsce dzieje, jeżeli chodzi o dron? No jak widać, nie wiedzą. No jeżeli dron wielkości szybowca sobie lata bezkarnie w naszej przestrzeni powietrznej, to dla mnie jest to, wie pani, skandal. Nawet większy niż ta rakieta, która przyleciała od Rosjan, ponieważ to się dzieje wewnątrz kraju, wokół naszych lotnisk, które są podobno doskonale zabezpieczone. Okazuje się, to jest nieprawda. I to taka, bym powiedział, skandaliczna nieprawda, bo to grozi bezpieczeństwu na naszych lotniskach, bezpieczeństwu ruchu pasażerskiemu, a to są kolejne katastrofy. No i wrócę do pytania. I co teraz? No, mamy problem w państwie z naszą przestrzenią powietrzną. Jest ona, okazuje się, nieszczelna w ogóle, mimo deklaracji politycznych, że mamy systemy, to ich nie mamy i mieć przez parę lat nie będziemy, bo jeżeli ktoś mówi, że w 2 lata zbuduje system, to znaczy, że chyba systemu nigdy nie budował, bo takie systemy, czy modernizacja armii, czy budowa systemu obrony powietrznej, to są lata. Bo to jest nabycie sprzętu, ustawienie sprzętu, zgranie sprzętu, wkomponowanie w system, wyszkolenie obsług. To są lata, pani redaktor. Lata, ja to dostałem na 5, 6, może i więcej lat. No to dość mało optymistyczne w kontekście toczącej się wojny za naszymi granicami. Bo takie procesy to są bardzo czasochłonne. Niech się nikomu nie wydaje, że wprowadzenie czołgu do sił zbrojnych to jest proces kilkumiesięczny. Nie, to są lata. Tutaj od naszego widza, pana Grzegorza, o ile pamiętam, poprosił mnie, żebym zadała panu pytanie, czy nawet, wracamy do kwestii rakiety, czy my w ogóle mamy czym taką rakietę zastrzelić? Znaczy, moim zdaniem nasze systemy krótkiego zasięgu, po modernizacji, myślę tutaj o systemie OSA, AK, polska modernizacja doskonała, czy nawet kubowskie systemy krótkiego zasięgu, które są też modernizowane, są to poradzieckie systemy, ale modernizowane w polskich zakładach zbrojeniowych i one są sprawdzone, myśmy sprawdzali. One są w stanie zwalczyć takie systemy, łącznie z dronami. I udowodniłem to na poligonie w 2008 roku, że system OSA-AK doskonale widzi wszystkie drony i doskonale może zwalczać wszystkie drony. Nasza przestrzeń powietrzna jest nieszczelna, powiedział pan. To teraz apeluje pan jednocześnie o zaniechanie tej burzy medialnej, brak dyskusji na forum publicznym, o tak to nazwę. Więc gdyby pan mógł napisać taki bardzo krótki, kilkupunktowy scenariusz, co się w tej chwili powinno wydarzyć, żeby tę sytuację w jakikolwiek sposób ogarnąć, tak żebyśmy my, nasi widzowie, jako obywatele czuli się bezpieczniejsi, to co by to było? Ja nie pytam o perspektywę kilkuletnią i długoterminową, tylko jak to szybko załatać w tej chwili? Czy da się w ogóle to zrobić? Da się oczywiście, tylko trzeba budować relacje partnerskie z naszymi partnerami, nawet z Niemcami. Ja wiem, że to, co powiedziałem teraz, to oburzy bardzo część elektoratu, ale tu nie chodzi o elektorat, tu chodzi o bezpieczeństwo. Stawiam wyżej sprawy partyjne, bo sprawy narodowe są dla mnie kluczowe i nasze bezpieczeństwo Polaków. Spory polityczne, licytacje polityczne są tutaj w żaden sposób nieuzasadnione, one szkodzą interesowi państwa polskiego, bym je przeciął. Mamy NATO. NATO ma potencjał, NATO system obrony powietrznej Polski czasowo, dopóki my nie uzyskamy swoich zdolności, nam uzupełni swoimi środkami. Nawet z Niemcami razem, tym bardziej, że w tej chwili wszystkie państwa zachodnie budują nowe systemy obrony powietrznej, mają określone zdolności, więc na czas, kiedy te zdolności nam są potrzebne, powinno NATO część tych sił i środków wydzielić na potrzeby Polski dla uszczelnienia tej naszej wschodniej ściany, bo rakiety latają i latać będą. Miejmy tego świadomość, że to nie była pierwsza i ostatnia rakieta. Druga rzecz, w tym czasie mamy budować swoje zdolności bez obrażenia się na kogokolwiek z zagranicy. Mają nasi partnerzy w NATO systemy, które mają nawet według Żeleńskiego 100% skuteczności. Mówię tu o IRIS-T niemieckim. No, podobno nie ma takich systemów, ale okej, to jakby już... Ale mówię, znaczy to według polityków nie ma takich systemów, tak. Ale wydaje się, że to, co się wydarzyło dzisiaj nocą nad Kijowem, że kinżały zostały zestrzelone, to jest dzieło tych systemów. Zatem sięgajmy po to, żebyśmy mogli teraz na okres kilku lat mieć to, co ma NATO i to NATO się powinno zaangażować. Panie generale, to oczywiście znowu, jak to ja wsadzę kij w mrowisko i zapytam pana tak. Nawet jeżeli my to wszystko dostaniemy, nawet jeżeli ta pomoc ze strony naszych partnerów z NATO przyjdzie, to co z tego, jeżeli u nas nikt nie pilnuje procedur? To znaczy, jest to prawo do doskonalenia. Wie pani, procedury są i wydaje się, że... Okej, ale widzi pan, jak one działają. No nie działają. One może są, tylko nie działają. One gdzieś się kończą na poziomie problem decyzyjności, armii być może. Problem decyzyjności. No właśnie. Tu się nie działa. No nie i, może... i żadne sprzęt nam nie pomoże wtedy. Pani, co to chyba wynika z tego, że za dużo zachwianie jest w tych procesach decyzyjnych i brak przekazania kompetencji w dół. Tak jak pani powiedziałem wcześniej,
Zastrzelenie rakiety płynem dowódcą jest sprawą dowódca dywizjonu, który wie, że ma w strefie obiekt, ma go zniszczyć. Nie ma dyskusji. I dowódca dywizjonu, pułkownik, podpułkownik, podejmuje tą decyzję, ale musi mieć kompetencje i odwagę decyzyjną. Trzeba ludzi stawiać na takich, którzy są decyzyjni, bo jeżeli my stawiamy na ludzi, którzy są z rozdania politycznego lub jakiegoś jeszcze innego, którzy raczej się boją podjąć decyzję, bo boją się odpowiedzialności, no to jest źle. I dziwi pani, to też się wynika z tego, że od wielu, wielu lat, dotyczy to poprzedniej opcji też, ludzi dobierano nie według kompetencji i zdolności do odpowiedzialności, a z rozdań politycznych, często takich, że jemu więcej było w nim wazeliny niż, niż żołnierskości. Jeżeli się będzie stawiało na ludzi kompetentnych, sprawdzonych, decyzyjnych, nie powiem, jak to bym powiedział po wojskowemu, to można na nich liczyć w tak trudnych sytuacjach. Bo ludzie, którzy są z klucza jakiegoś politycznego, oni zawsze będą się bali podjąć decyzję, bojąc się, wie pani czego, odpowiedzialności. A politycy zabrali wojskowym kompetencje kadrowe, a nie zabrali wojskowym, na przykładzie Piotrowskiego, odpowiedzialności. No to przecież najprostsze rozwiązanie, prawda? No więc tak to się dzieje. To konsekwencją tego, że mamy tak, a nie inaczej, jeżeli chodzi o kadrę, to jest i to, że ludzie się boją odpowiedzialności. Panie generale, ja wiem, że to są absolutne didaskalie, ale po tej całej sytuacji pan Błaszczak założył mundur. Potworna dyskusja wczoraj na Twitterze się rozpętała w związku z tym, czy pana zdaniem minister obrony narodowej, szczególnie po tym, jak zaatakował wojskowych, powinien zakładać mundur? Znaczy typowy mundur żołnierski nie. Bo nie ma takiego prawa cywilnego zakładania munduru i to jest ścigane z mocy prawa i minister podlega temu prawu też. Natomiast coś tam na podobieństwo munduru każdy może założyć, bo ci, którzy noszą coś, co wygląda jak mundur... Wszyscy chłopcy lubią się bawić w żołnierzy, prawda? Tak. Dobrze, ale już wyjdziesz, jestem już kompletnie złośliwa. Dobrze, Rosja rozmieszcza bombowce blisko granicy NATO, panie generale. Wiemy, że mamy zdjęcie satelitarne, które pokazuje 16 rosyjskich bombowców strategicznych, rozmieszczonych, dokładnie tutaj czytam, na Półwyspie Kolskim, około 200 km od granic Finlandii i Norwegii, jak to czytać, czy jako znowu jakiś pokaz siły, jakąś lekką prowokację, czy co? Generalnie Szejgu to zapowiadał chyba 2 tygodnie temu, że rozmieści samoloty na Półwyspie Kolskim przy granicy z Finlandią. Jest demonstracja siły. Wie pan, te samoloty manewrują cały czas, one raz stoją na Półwyspie Kolskim, raz stoją koło Woronerza, także cały czas one manewrują te samoloty i Rosjanie napinają prężą Moskwy, chociaż w zasadzie im tylko to zostało. Oni już więcej nic nie mają. Jest pan pewny? Jestem pewny, armia rosyjska jest pokiereszowana, w tej chwili się przygotowuje do strategicznej operacji obronnej, bo obawiają się tej kontrofensywy armii ukraińskiej, której już pewnie szybko nie będzie, bo Ukraińcy nadal mają problemy z uzyskaniem zdolności. Znaczy, może z tym sprzętem dla wojsk lądowych do przeprowadzenia kontrofensywy nie, ale mają problemy ze sprzętem, który pozwala im wykonać uderzenia głębokie. A kluczową sprawą w tej kontrofensywie będzie to, żeby do pola walki, do operacji, gdzie będzie się trwała kontrofensywa, nie dopuścić odwodów armii rosyjskiej, które Rosjanie przygotowują już od lutego, marca tego roku. I w związku z tym te odwody są bardzo manewrowe, bo one są w miarę wyposażone w nowoczesnej, jak na możliwości armii rosyjskiej i sprzęt. No i teraz pytanie jeszcze, panie generale. Jak to jest, że my cały czas mówimy o tym, że Rosjanie już właściwie nic nie mają, że już jadą na oparach, a mamy atak na Kijów, mamy 6 hipersonicznych Kinjałów, mamy potwornie drogie tak naprawdę bomby, rakiety, które spadają na stolicę Ukrainy. Wielu... Kupy się to po prostu nie trzyma. Generalnie uważam, że to, co się wydarzyło w roku ubiegłym, kiedy można było dobić armię rosyjską na Ukrainie, tego armia ukraińska nie zrobiła, wykonała uderzenia nie na jednym kierunku kluczowym, jakim było Morze Azowskie, gdzie armia rosyjska była rozbita, rozproszyło się oczywiście ten wysiłek. Rosjanie teraz wykorzystali ten czas. Po pierwsze, na południu, na kierunku zaporowsko-chersońskim rozbudowują obronę bardzo mocno. Jeżeli by tam Ukraińcy uderzyli, połamią sobie mocno zęby i to byłby błąd. Wydaje się, że to, co się rysuje w Bachmucie, to jest to, co u pani zapowiadałem chyba w lutym albo w marcu, że to może być celem działania, czyli rozbicie armii rosyjskiej w rejonie Donbasu i to się rysuje, mam nadzieję, że dokończą tego dzieła. Natomiast Rosjanie wykorzystali czas na to, żeby odbudować swój potencjał militarny. Oni nie zmarnowali czasu. W tej chwili, wie pani, jeżeli ktoś mówi, że nałożył embargo na cokolwiek, na dostawę jakiegokolwiek części do Rosji, to jest to błąd, ponieważ jest wiele firm na świecie, które za ogromne pieniądze są w stanie dostarczyć Rosjanom technologię, te, które są technologiami zakazanymi. Rosjanie w oparciu o tego, tak, o ten czarny rynek zbrojeniowy, odbudowują swoje zdolności, bo chodzi o niektóre komponenty, których Rosjanie u siebie nie mają, a które muszą nabyć. Nabywają.
No to widać to niestety najlepiej. Zełenski chce Ukrainy w NATO. Prezydent zaapelował wczoraj o tak zwaną pozytywną decyzję polityczną w sprawie wejścia Ukrainy do NATO podczas szczytu NATO, który już się w czerwcu ma odbyć. Marzenia ściętej głowy chyba, przepraszam, że nazywam to tak dosadnie, ale powinien w ogóle apelować o to, wiedząc, że no NATO nie może sobie na to pozwolić? Powiem tak, NATO się musi na to zdecydować. Na jakiejkolwiek formie sojuszu z Ukrainą, Panie redaktor, przecież NATO wspiera Ukrainę cały czas. Wszystkie państwa NATO... No, ale co innego to jest deklaracja, przyjmujemy was do siebie, prawda? Znaczy, wydaje mi się, że w momencie, kiedy Rosja już osiągnie taki poziom słabości, może sobie na to pozwolić, bo Rosja już nic nie zrobi. Rosja nie będzie mogła już więcej nic zrobić. Czyli nie będzie to traktowane jako zaangażowanie państw NATO w tę wojnę po prostu? Takie już bezpośrednie, ostateczne? Znaczy, wie pani, nie oszukujmy się, NATO jest zaangażowane w tę wojnę i samo dostarczanie sprzętu przez państwa NATO i wsparcie polityczne na arenie międzynarodowej świadczy o tym, że NATO w jakiś sposób się angażuje w tę wojnę. W związku z tym wydaje mi się, że tutaj trzeba tylko teraz podjąć jakieś jednoznaczne decyzje, które dadzą Ukrainie gwarancję bezpieczeństwa, bo to jest sprawa kluczowa. Ja nie mówię o sojuszu i byciu członkiem od razu, ale szukanie takiego rozwiązania, być może konsensusu, który pozwoli dać gwarancję bezpieczeństwa Ukrainie, bo tu nawet jeśli chodzi o tą wojenną Ukrainę, ale chodzi o Ukrainę. Czyli powinien Zełenski usłyszeć w czerwcu od państw natowskich. Znaczy, jaki komunikat pana zdaniem powinien wypłynąć po tym szczycie? Ukrainy. Na pewno nie to, że jesteście członkiem NATO, ale że macie otwartą drogę, przestrzeń do tego, żebyście stali się członkiem NATO. Deklaracja, tak jak wspomniał pan premier Cimoszewicz przed Pamięta chwilą, pani tak. też wcześniej o tym, że Stoltenberg mówił o tym, że jak Ukraina wygra wojnę, to będzie członkiem NATO, przyjmiemy do NATO. Tak. Bądźmy konsekwentni. Ukraina tę wojnę musi wygrać i dzięki, mam nadzieję, naszemu wsparciu, naszej pomocy tą wojnę wygra. Chodzi tylko o to, że źródłem tego zwycięstwa to nie będzie pole bitwy. Tylko będzie to, co się stanie po wojnie, zawieszenie broni i to, co stanie się na Kremlu, bo to będzie kluczowa sprawa. Panie generale, i na koniec jeszcze. Zaczęliśmy od pana ministra Błaszczaka i na panu ministrze Błaszczaku chciałabym zakończyć. Mamy najsilniejszą armię lądową w Europie. Z nieskrywanym optymizmem stwierdził wczoraj pan minister. Więc ja pytam pana jako byłego dowódcę wojsk lądowych. Czy my mamy najsilniejszą armię lądową w Europie? Po tym wszystkim, o czym opowiedzieliśmy dzisiaj także. Znaczy, jesteśmy na drodze do tego, żeby nasza armia była miała duży potencjał wojsk lądowych. Jest to bardzo budujące. A mnie szczególnie jako czołgista, bo tych czołgów będzie dużo. Więc czołgistów będzie dużo, ale na to trzeba lat. Nie dwóch, nie czterech. To są lata ciężkiej, wytężonej pracy przemysłu zbrojeniowego, tych, którzy nam dostarczają będą sprzęt, technologie i szkoleniowy wysiłek wojska. To są lata. To ja to oceniam przy tych założeniach, które są na jakieś, że będziemy mogli powiedzieć, że częściowo osiągniemy zdolności za 5-6 lat, a w pełni to 12-15 lat. To jest naprawdę proces długoletni. I ci, którzy budowali siły zbrojne, wiedzą, jak przebiega taki proces, ile jest po drodze jeszcze rzeczy do pokonania. I na koniec jeszcze wyniki naszej sondy. Zadaliśmy, panie generale, takie pytanie dzisiaj naszym widzom. Komu wierzysz w sprawie rosyjskiej rakiety pod Bydgoszczą? Skrót myślowy oczywiście, ale wiadomo, o co chodzi. No i mamy ministrowi Błaszczakowi, dowódcom wojskowym. Jak pan sądzi, jakie są wyniki? Wie pani, co pyta pani żołnierza, dowódcą wojskowym? 97%. Dowódcą wojskowym? Tak, 97% naszych widzów, a jest grubo ponad 1200 oddanych głosów, więc interesująca ministrowi Błaszczakowi wierzy 3%. I myślę, że to chyba jest najlepsze podsumowanie. Panie redaktor, powiem pani jedną rzecz. Takie budowanie jakichkolwiek teorii spiskowych wokół generałów jest nieuzasadnione. Nie ma w nas, żołnierzach, pierwiastków buntu przeciwko nadzorowi nad armią. Nie wolno nas oskarżać, że my chcemy się buntować, jak to niektórzy wojskowi przypisują. Nie ma w żołnierzach pierwiastków buntu. My zgadzamy się z cywilną kontrolą nad armią, ale oczekujemy szacunku i respektu dla tego, co my potrafimy, kim jesteśmy i że swoje życie poświęciliśmy armii i bezpieczeństwu państwa. Nie partii, a państwu polskiemu, narodowi polskiemu. Wie pan, panie generale, po prostu to jest tak, jako osoba, która zajmuje się polityką od kilkunastu dobrych lat, politycy mierzą swoją miarą, wie pan, i to jest problem. Dlatego też zwracam uwagę na to, co powiedziałem wcześniej. Doradcy muszą być naprawdę merytoryczni i kompetentni, których cechuje wielka rozwaga, wielkie doświadczenie i duże kompetencje. Bo jeżeli to będą ludzie, którzy są przypadkowymi ludźmi, którzy głównie skupiają się na intrygach, to jest to absolutnie nie droga do zwycięstwa. Tylko i też, trzeba być człowiekiem bardzo mądrym, żeby wokół siebie umieć gromadzić ludzi mądrzejszych od siebie, prawda? Zgoda. Wydaje mi się, że niewielu takich, jak sądzę. Że przykładem tego jest nasz BBN, który naprawdę jest strukturą zupełnie inną niż do tej pory było i ta otwartość.
szukanie kompetencji jest doskonałą drogą. No mam nadzieję, że te pana apele zostaną wreszcie wysłuchane. Lepiej późno niż wcale. Panie generale, bardzo dziękuję. Ja dziękuję pani, dziękuję. Dużo zdrowia, dużo siły i proszę jak najszybciej do nas wracać. Pan generał Waldemar Skrzypczak, państwa gościem i tą rozmową, tym spotkaniem kończymy dzisiejszy Ekspres Biedrzycki. Wracamy oczywiście do państwa jutro o godzinie 9:07. Spokojnego, dobrego dnia. Proszę nie szukać balonów u siebie w ogródkach, prawda? Tak, bo chociaż... Właściwie wszystkie ręce na pokład w obecnej sytuacji, cóż nam pozostało. Ale już bez zbędnej złośliwości. Spokojnego ja państwu życzę. Wracamy jutro, 9:07. Kamila Biedrzycka, Michał Kozłowski, cała ekipa. Do zobaczenia.